Na koniec przenosimy się za ocean. Przemówieniem Donalda Trumpa zakończyła się konwencja wyborcza Partii Republikańskiej w Milwaukee. Trump ponownie deklarował, że doprowadzi do zakończenia wojny na Ukrainie. Dziś telefonicznie będzie rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Pierwsze publiczne przemówienie Donalda Trumpa od czasu nieudanego zamachu na wiecu w Pensylwanii. President Donald J. Trump. Przemówienie, podczas którego Trump formalnie przyjął nominację Partii Republikańskiej. 5 listopada wystartuje w wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Partia przedstawiła również kandydata na wiceprezydenta. Został nim amerykański senator J.D. Vance. Amerykanów łączy jeden los i wspólne przeznaczenie. Powstajemy razem i razem upadamy. Kandyduję, aby zostać prezydentem całej Ameryki, a nie połowy Ameryki, ponieważ zwycięstwo dla połowy Ameryki nie oznacza zwycięstwa. Według Donalda Trumpa niektórzy sojusznicy, nie sprecyzował jednak, którzy, od lat wykorzystują Stany Zjednoczone. Zapowiedział, że gdy powróci do władzy, powstrzyma to. Przyznał, że stoimy na krawędzi III wojny światowej. W tym kontekście powtórzył to, co mówił już wcześniej, że do zakończenia wojny na Ukrainie doprowadzi w ciągu jednego dnia. Były prezydent Donald Trump odbędzie dziś rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pierwszą rozmowę od czasu opuszczenia przez Trumpa Białego Domu. Zełenski zapowiedział, że w związku z deklaracjami Trumpa o zakończeniu wojny w ciągu 24 godzin ma do niego pytanie. Jeśli jedna osoba na świecie, a tą osobą jest Donald Trump, będzie w stanie zatrzymać wojnę w ciągu 24 godzin, pytanie brzmi, jaka jest cena? W amerykańskich mediach coraz głośniej jest o wycofaniu się Joe Bidena z wyścigu o Biały Dom. Być może dojdzie do tego jeszcze w ten weekend. Wątpliwości, według Washington Post, miał wyrazić Barack Obama. Sondaże nie dają Bidenowi zbyt dużego poparcia. Obecny prezydent musiał też zawiesić kampanię wyborczą ze względu na COVID-19. Jeśli dojdzie do zmiany kandydata, to według New York Times Bidena zastąpi Kamala Harris.